Przy trzech pomnikach uczczono pamięć o powstańcach warszawskich. Wczoraj odbyła się 72. rocznica wybuchu powstania. Najpierw kwiaty i znicze złożono przy obelisku Armii Krajowej przy ulicy Konkolewskiej, później przy pomniku Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Poniatowskiego. Główne obchody odbyły się przy pomniku generała Stefana Roweckiego Grota przy ulicy Racławickiej. Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 17 w godzinę W. Wówczas to w całym mieście rozbrzmiały syreny alarmowe. Hołd powstańcom oddano modlitwą, której przewodniczył ksiądz Maciej Grześ, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego. Głos zabrał Adam Mytych, zastępca prezydenta Leszna. Oni nie kalkulowali, choć ryzyko było ogromne. Przeżyli chwilę heroicznej walki, zwątpienia i wreszcie gorycz porażki, mówił o powstańcach. Adam Mytych zadawał pytania, jak dziś definiujemy patriotyzm, jakie przyjmujemy wzorce. Mówił, że godzina W i powstanie warszawskie powinny być spoiwem, powinny jednoczyć, a nie dzielić Polaków. Warto, by każdy w życiu przeszedł swoje własne godziny W, walcząc o słuszne sprawy, zakończył.